Lesen wir Hesekiel 34. Przeczytajmy z księgi proroka Ezechiela, 34 rozdział. Księga proroka Ezechiela, 34 rozdział. Vers 11 bis 17. Od 11 do 17 wiersza. 34 rozdział od 11 do 17 wiersza. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je spośród ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pas na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan, oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. Der Prophet Ezekiel ist ein besonderer Prophet. Prorok Ezechiel jest szczególnego rodzaju prorokiem. Wir finden den Propheten Ezekiel nicht einmal zitiert im Neuen Testament. W Nowym Testamencie nie znajdujemy ani jednego cytatu z księgi tego proroka. Aber trotzdem finden wir ihn im Neuen Testament. Ale pomimo tego my możemy znaleźć go w Nowym Testamencie. Wenn wir einmal die Offenbarung mit Ezekiel 1 vergleichen, gdy porównamy sobie Księgę Objawienia z pierwszym rozdziałem Księgi Ezechiela und auch Kapitel 2, dann kommt sehr viel Ähnlichkeit darin vor. I weźmiemy jeszcze też i pod uwagę drugi rozdział, to zauważymy wiele podobieństw. Aber wir wollen nicht so sehr auf den Propheten Ezekiel schauen in der prophetischen Bedeutung. Ale chcielibyśmy dzisiaj nie tak bardzo zajmować się tą księgą proroka Ezechiela pod względem jej proroczego znaczenia, sondern das Wunderbare an dem Wort Gottes ist, ale cudowną rzeczą w Słowie Bożym jest właśnie to, dass es heute in unsere Umstände hineinspricht, że Słowo Boże przemawia do nas w takich okolicznościach, jakich my się dzisiaj znajdujemy. Aber kurz etwas zu Ezekiel selbst. Ale krótko tylko chciałbym powiedzieć co do osoby tego Ezechiela. Der Name bedeutet Gott stärkt oder den Gott stärkt. To imię można przetłumaczyć Bóg wzmacnia albo ten, którego Bóg wzmacnia. Ezechiel hatte das in seinem Leben sehr nötig. Ezechiel to tego właśnie bardzo potrzebował w swoim życiu. Er lebte in einer sehr schweren Zeit. Gdyż on żył w bardzo ciężkich, trudnych czasach. Wir kennen vielleicht besser den Propheten Daniel. My może znamy trochę lepiej księgę proroka Daniela. Daniel ist sofort weggeführt worden nach Babel. Wiemy o tym, że Daniel został w młodym wieku uprowadzony z Izraela do Babilonii. Ezekiel ist in der zweiten Wegführung gewesen. A Ezechiel został uprowadzony w czasie drugiego uprowadzenia. Und wir lesen in Kapitel 24, was er erlebt hat. I w 24 rozdziale jego księgi możemy przeczytać o tym, co on przeżywał. Wir lesen einmal Vers 1 und 2.
Przeczytajmy od samego początku pierwsze dwa wiersze, 24 rozdział tej księgi. W 9 roku, w 10 miesiącu, 10 dnia tego miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zapisz sobie dokładnie datę tego dnia. W tym właśnie dniu król babiloński natarł na Jeruzalem. Was ist an diesem Tag passiert? Co właśnie w tym dniu się zdarzyło? Wir lesen in Vers 18. Możemy przeczytać w wierszu 18, dass Ezekiel gehorsam war und an diesem Tag seine Frau verloren hat. My wiemy, że Ezechiel był posłuszny i on akurat właśnie w tym samym dniu też stracił swoją własną żonę. Das war nicht einfach für Ezekiel. A z całą pewnością nie było to rzeczą łatwą osobiście dla Ezechiela. Und so erleben auch wir in unserem Leben, in unserer Familie nicht immer einfache Dinge. Tak też i my w naszym życiu i w naszych rodzinach przeżywamy różne rzeczy, a czasami też nie łatwe. Aber wir haben gestern Abend in Katowice gesehen, der Herr ist vollkommen. Ale wczoraj wieczorem w Katowicach mogliśmy to oglądać, że Pan jest doskonały w swoim czynie. Und er möchte uns stärken. I on zawsze chce nas wzmacniać. Wir schlagen noch einen Vers auf aus dem 33. Kapitel. Jeszcze jeden wiersz przeczytamy z poprzedniego 33. rozdziału. Es war eine Zeit des Verfalls in Israel. Bo były to czasy wielkiego upadku w całym Izraelu. Und das Volk hatte als Ganzes versagt. I cały naród, ogółem, mówiąc o narodzie, oni zawiedli Boga. So ist auch unsere Zeit. I tak dokładnie też i sprawa wygląda w naszych czasach. Und in solch einer Zeit kommt die persönliche Verantwortung besonders hervor. I w tego rodzaju czasach szczególne znaczenie nabiera właśnie osobista odpowiedzialność. Das lesen wir am Anfang von Kapitel 33. O tym możemy przeczytać na początku 33 rozdziału. Und dann kommt ein wichtiger Vers 6. A potem pojawia się bardzo ważny szósty wiersz. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada i nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Wir sollen in dieser Welt auch Wächter sein. My właśnie powinniśmy być w tym świecie stróżami. Jeder Mensch ist für sich persönlich verantwortlich. Naturalnie każdy człowiek jest odpowiedzialny najpierw za samego siebie. Niemand, der später einmal in der Hölle ist, kann sagen, ein anderer ist schuld. I też nikt, który kiedyś w przyszłości znajdzie się w piekle, nie będzie mógł powiedzieć, że ktoś inny jest winny tego, że ja tu się znajduję. Das sagt dieser Vers. Ten wiersz też i o tym mówi. Aber er sagt auch, dass jeder von uns eine Verantwortung hat, in die Posaune zu stoßen. Ale ten wiersz również i o tym mówi, że każdy z nas nosi tą odpowiedzialność, aby być stróżem, który zatrąbi trąbą. In 2. Chronika 7 haben wir Personen, die sagen, schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. W drugiej Księdze Kronik, w 7. rozdziale, czytamy o takich osobach, które powiedziały między sobą: jeżeli przemilczymy to, co się stało w tym dniu, to będziemy winni temu. Am Ende von diesem 33. Kapitel, a pod koniec tego 33. rozdziału, haben wir etwas von dem, was wir auch heute erleben dürfen. Mamy opisane coś, co możemy też i przeżywać w dzisiejszych czasach. Aber ich hoffe, dass der Vers nur teilweise stimmt. Ale mam taką nadzieję, że ten wiersz tylko częściowo się zgadza. In Vers 31 bis Vers 32 lesen wir,
dass das Volk scharenweise kommt. Czytamy w tych wierszach 31 i 32, że cały naród przychodził tutaj gromada za gromadą. Aber dann steht zweimal in diesen Versen, doch sie tun es nicht. Ale dwukrotnie też i w tych wierszach jest napisane, a jednak nie czynili tego. Wir leben in einer Zeit, wo es genug Nahrung gibt für die Herzen. My żyjemy mianowicie w takich czasach, w których jest wystarczająca ilość pożywienia dla naszych serc. Wir haben viele Möglichkeiten. I mamy w tym względzie wiele możliwości. Doch hoffentlich könnte Gott über uns sagen, sie hören und sie tun. Ale miejmy nadzieję, że Bóg mógłby o nas wszystkich powiedzieć, słyszeli i czynią to. Wenn wir jetzt zwei Abschnitte aus diesem Buch Ezekiel nehmen, gdy teraz weźmiemy pod uwagę dwa urywki z tej księgi Ezechiela, dann ist der Schwerpunkt, wie gesagt, nicht, dass wir in ihrer Prophetie auf diese Verse schauen. Główny nacisk nie będziemy kładli na prorocze znaczenie tych dwóch urywków. Es ist ein großer Trost für Israel. To będziemy widzieli, że to było wielką pociechą dla Izraela, dass sie später einmal das erleben, was auch hier in diesem Propheten steht. Że oni też kiedyś w przyszłości będą przeżywali to, co tutaj w tej księdze Ezechiela jest opisane. Aber wir wollen sehen, was wir von dem Herrn Jesus, über den wir von dem Hirten gesungen haben, lernen können. Ale my chcielibyśmy zwrócić uwagę, co my możemy się nauczyć od Pana Jezusa, którego, tak jak w pieśni żeśmy to wyrażali, możemy nazwać naszym pasterzem. Er ist der gute Hirte. On jest właśnie naprawdę dobrym pasterzem. Und die Frage ist, ob wir auch ein Hirtenherz haben. I pytanie powstaje takie, czy rzeczywiście my mamy w sobie serce pasterza? Und wir möchten 16 Eigenschaften oder Tätigkeiten von dem Herrn Jesus in diesem Abschnitt sehen. I chcielibyśmy tutaj w tym przeczytanym urywku zobaczyć 16 cech Pana Jezusa. Der erste Punkt ist in Vers 11. Pierwszy punkt zawarty jest od razu w 11 wierszu, w 34 rozdziale. Siehe, ich bin da. Pan tutaj mówi, oto ja jestem. Was bedeutet das? Co to oznacza? Es bedeutet Interesse an dir und mir, Interesse an der Person. To oznacza, że on jest zainteresowany tobą i mną. On interesuje się konkretną osobą. Wir leben in einer Zeit mit viel Eile, mit viel Terminen. My żyjemy w takich czasach, które można nazwać, że wszyscy się spieszymy, gdyż mamy do zrealizowania wiele różnych terminów. Und wir brauchen manchmal auch diese Zeit einfach nur da sein. Ale my też potrzebujemy takiego czasu, żeby po prostu tylko być. Wir sprechen oft miteinander, weil es gibt ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Deswegen treffen wir uns. My bardzo często spotykamy się ze sobą tylko z tego powodu, że mamy konieczność omówienia jakiegoś tematu, który nas łączy. Ich bin überzeugt, wenn du morgen einen Besuch bei einem anderen Bruder oder Schwester machst. Ja jestem przekonany, że gdybyś jutro wykonał odwiedziny u jakiejś siostry czy u brata, die erste Frage ist, warum kommst du? To na pewno byś doświadczył tego, że postawiłby ci pytanie, dlaczego przyszedłeś? Und wenn du dann sagst, ich wollte einfach nur bei dir sein. A gdybyś odpowiedział na to pytanie, tak po prostu, chcę być chwilę z tobą, man staunt. To byś spotkał się z wielkim zdziwieniem. Aber wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel noch an unsere Verlobung oder an unsere Zeit zurückdenken, wo wir frisch verliebt waren. Ale pomyślmy sobie o nas samych albo o naszym otoczeniu, gdy to obserwujemy, gdy byliśmy zakochani, gdy byliśmy zaręczeni. Wir brauchten kein Thema. To przecież nie potrzebowaliśmy tematu.
Wir brauchten einfach nur die andere Person. My potrzebowaliśmy tylko tej drugiej osoby. Und so können wir von dem Herrn Jesus lernen, der sagt, ich bin da. I tego właśnie możemy się nauczyć od Pana Jezusa, który mówi o samym sobie, ja jestem. Egal was wir haben, egal wann wir es haben, er möchte da sein. Obojętnie czym my jesteśmy zajęci, obojętnie jaki temat leży nam na sercu, to możemy to wiedzieć, że Pan po prostu jest obecny. Wir finden in dem ersten Abschnitt, den wir nicht gelesen haben, w pierwszych wierszach tego rozdziału, które nie czytaliśmy, możemy zobaczyć die Hirten, die nicht gut geführt haben in Israel. Opisanych pasterzy, którzy nie byli tymi dobrymi przywódcami w Izraelu. Und da sind viele Gegensätze. I tu wiele przeciwstawień jest w tych wierszach zawartych. In Vers 8 finden wir genau den Gegensatz zum ersten Punkt. W wierszu 8 akurat znajdujemy przeciwstawieństwo do tego przez nas wspomnianego pierwszego punktu z wiersza 11. Die Schafe sind zur Beute geworden, zum Fraß, weil kein Hirte da ist. Czytamy w tym 8 wierszu, że owce stały się żerem dla wszelkiego zwierza polnego. Dlatego, że nie było pasterza, który by o nie się troszczył. Wir kommen zum zweiten Punkt. I możemy teraz przejść do drugiego punktu. Der Jesus hat nicht nur Interesse an deiner Person und an meiner Person. Pan Jezus nie jest tylko zainteresowany twoją czy moją osobą, sondern er hat auch zweitens Interesse an deinen Umständen. Ale po drugie, on jest zainteresowany też i okolicznościami życia, w jakich ty się znajdujesz. Es heißt weiter, ich will nach meinen Schafen fragen. Gdyż dalej jest napisane, oto ja zatroszczę się o moje owce, albo inaczej, będę pytał się o moje owce. Das bedeutet, er möchte wissen, wie es dir geht. A to oznacza, że on chce wiedzieć, jak tobie się powodzi. Vielleicht sagst du, weiß der Herr Jesus nicht, wie es mir geht? Ty może powiesz, czyżby Pan Jezus nie wiedział, jak mi się powodzi? Doch, natürlich. Naturalnie, on o tym wie. Aber trotzdem möchte er von dir wissen, wie es dir geht. Ale pomimo tego, on chciałby to właśnie od ciebie, z twoich ust usłyszeć, jak tobie się powodzi. Es hilft schon sehr viel, wenn wir einmal sagen, was in unserem Herzen ist. Tak, to nam już może bardzo dużo pomóc, jeżeli my po prostu opowiemy o tym, co mamy w sercu. Das Problem ist noch nicht weg. Naturalnie nie zniknie sam problem. Aber wenn wir es einmal ausgesprochen haben, ale gdy my to wszystko wypowiemy, dann wissen wir, dann sind wir etwas losgeworden. To wtedy wiemy, że my tego jak gdyby pozbyliśmy się, wysypaliśmy to. Wenn wir daran denken, dass der Jesus alles weiß, a gdy o tym pomyślimy, że Pan Jezus o wszystkim wie, dann bräuchten wir ja eigentlich auch gar nicht zur Gebetsstunde kommen. To tak w zasadzie można by potem pomyśleć, no to przecież nie musimy w ogóle przychodzić na godzinę modlitewną do zboru. Aber der Jesus möchte eben, wir sollen sagen, was uns als Versammlung, aber auch was uns persönlich bewegt. Nie, Pan Jezus właśnie chce, abyśmy to mu powiedzieli, co nas porusza jako całe zgromadzenie, albo czym jesteśmy zajęci osobiście. Und so ist auch der zweite Punkt wichtig für das geschwisterliche Untereinander. I ten drugi punkt też również jest bardzo ważny w sprawie tego naszego wzajemnego braterskiego współżycia ze sobą. Haben wir Interesse an den Umständen des anderen? I okazuje się wtedy, czy my jesteśmy zainteresowani, w jakich okolicznościach żyje drugi z członków zboru. Manchmal fragen wir, wie geht es dir? My czasami pytamy, jak ci się powodzi. Und wenn dann eine lange Antwort kommt, dann sind wir schon ungeduldig. Ale gdy ktoś odważy się na dłuższą odpowiedź, to wtedy już robimy się niecierpliwi. Dann sieht man, dass die Frage oft nur oberflächlich ist.
Jakże łatwo wtedy można to zauważyć, że to pytanie było tylko powierzchowne. Im dritten Punkt sagt der Jesus: Ich möchte mich ihrer annehmen. A trzeci punkt to tutaj oglądamy w tych słowach, że Pan Jezus powiedział: ale ja chcę się ująć za nimi, albo będę ich doglądał. Er möchte sich um das, was dich bewegt, kümmern. Tak, on chce się zająć, zatroszczyć tymi rzeczami, którymi ty jesteś też zajęty. Das bedeutet nicht immer, dass sofort das Problem weg ist. Naturalnie to nie od razu oznacza, że zniknie ten problem. Aber es ist an der richtigen Adresse. Ale to na pewno jest skierowane pod właściwy adres. Und zu der richtigen Zeit. I we właściwym czasie. Wird er auch einen Weg, eine Hilfe geben. On również i daruje ci swoją właściwą pomoc i drogę wyjścia. Wir finden ein schönes Beispiel im Neuen Testament, wo eine Person dem Herrn Jesus in diesem Punkt ähnlich geworden ist. My piękny przykład znajdujemy w Nowym Testamencie, gdzie mamy zobrazowane, że jedna osoba właśnie bardzo w tym względzie stała się podobna do Pana Jezusa. Wir finden das in Apostelgeschichte 9. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w 9 rozdziale. Der Apostel Paulus war noch jung im Glauben. Apostoł Paweł był jeszcze bardzo młodym pod względem wiary. Alle wussten, er hat die Versammlung verfolgt. I wszyscy naokoło wiedzieli, że on kiedyś prześladował zgromadzenie. Und deswegen war große Furcht in Jerusalem. I z tego powodu też i w Jerozolimie powstał wielki strach. Und dann lesen wir in Vers 27 von Barnabas. Barnabas aber nahm sich seiner an. Ale czytamy w tym 9 rozdziale, w 27 wierszu, szczególne słowa dotyczące Barnaby. Lecz Barnaba zabrał go i zajął się nim. Und wir kennen vielleicht alle solche Personen, die sich auch um uns in einer bestimmten Phase unseres Lebens gekümmert haben. Z pewnością znamy też i z własnego doświadczenia takie osoby, które też i w szczególnych fazach naszego życia zajęły się nami. Wir sind zusammengestellt, um uns gegenseitig eine Hilfe zu sein. Bo właśnie po to jesteśmy ze sobą zestawieni, aby wzajemnie sobie udzielać pomocy. Und so wollen wir es auch hier von dem Herrn Jesus lernen. I tak chcielibyśmy się właśnie i tego uczyć od Pana Jezusa. In Vers 12 finden wir einen vierten Punkt. W 12 wierszu naszego 34 rozdziału Ezechiela mamy opisany czwarty punkt. Dieser vierte Punkt klingt sehr ähnlich zu dem dritten Punkt. Ten punkt bardzo podobnie brzmi do trzeciego opisanego poprzednio punktu. Es heißt, der sich der Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist. Gdyż czytamy tutaj, jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec. Was bedeutet das? Co to oznacza? Der Jesus ist natürlich im Himmel. Pan Jezus jest naturalnie w niebie. Aber er ist jetzt sozusagen unter seinen Schafen. Ale można powiedzieć, on również i znajduje się pośród swoich owiec. Er kommt in unsere Umstände hinein. On tutaj wchodzi w nasze okoliczności życiowe. Es ist nicht so, wie als wenn er auf einem großen Thron sitzt und wir müssen ganz unten zu den Füßen knien. Nie jest tak, że on jakoby siedział na wielkim, wyniosłym tronie, a my musielibyśmy tylko klęczeć u podnóżka jego stóp. Natürlich ist er zu Rechten hoch erhoben. Naturalnie on odpowiednio do swojego stanowiska został wywyższony. Aber er ist unter den Schafen. Ale jednocześnie on znajduje się pośród owiec. Er geht auf die Stufe, wo die Schafe gerade sind. On właśnie przychodzi do tego poziomu, w którym znajdują się jego owce.
Wir finden ein wunderbares Beispiel in Johannes 13. Cudowny przykład znajdujemy opisany w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Der Jesus wäscht den Jüngern nicht den Kopf. Tam Pan Jezus nie obmywa swoim uczniom ich głowy, sondern die Füße. Ale ich stopy. Und so können wir auch hier in diesem Punkt sehr viel von dem Herrn Jesus lernen. I z tego punktu możemy się bardzo wiele nauczyć od Pana Jezusa. Wir kümmern uns vielleicht manchmal die anderen Personen. My czasami zajmiemy się jakąś inną osobą. Aber vielleicht manchmal mit einem Gedanken, dass ich höher stehe als der andere. Ale czy czasem nie jest wewnątrz nas taka myśl, że ja znajduję się wyżej niż ten ktoś drugi? Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass unser Dienst vielleicht nicht angenommen wird. A jeżeli tak jest, to nie dziwmy się, że nasza służba może nie będzie przyjęta przez tą osobę. Dann sehen wir einen fünften Punkt. I jeszcze dalej oglądamy piąty punkt. In Vers 12 am Ende und werde sie erretten aus allen Orten. I w połowie tego 12 wiersza możemy przeczytać i wyratuję je ze wszystkich miejsc. Erretten hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Wyratować to w Biblii ma różnorodne znaczenie. Im Neuen Testament finden wir drei Bedeutungen für das Wort Errettung. W Nowym Testamencie znajdujemy zapisane trzy znaczenia tego słowa wyratować. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ist errettet. Każdy człowiek, który wierzy w Pana Jezusa osobiście, jest również wyratowany. Und das ist eine wichtige Frage auch für heute. I to jest również bardzo ważnym pytaniem skierowanym i dzisiaj do nas. Ist jeder heute Nachmittag hier errettet? Czy dzisiaj po południu w tej sali każdy z nas wie o tym, że jest uratowany? Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. My nie wiemy tego, czy jutro jeszcze będziemy żyli. Auch wenn wir noch jung sind. Nawet jeżeli jesteśmy jeszcze w młodym wieku. Dem Gefängniswärter wird gesagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Do stróża więziennego Filipi było powiedziane słowo: wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Das ist unser Wunsch und unser Gebet für alle hier. Takie jest nasze życzenie i o to się modlimy za wszystkimi, którzy tutaj są w tej sali dzisiaj. Die zweite Bedeutung ist, a drugie znaczenie tego słowa, dass wir am Ende von unserem Weg errettet werden, że my na końcu naszej drogi życia będziemy uratowani. Das bedeutet, dass auch unser Körper aus dieser Welt umgewandelt wird und in die Herrlichkeit kommt. A to oznacza dokładnie, że nasze ciało, w którym my żyjemy tutaj na tej ziemi, na koniec będzie wyratowane z tego ziemskiego życia, przemienione, aby w tym przemienionym ciele mogło znaleźć się w chwale Bożej. Aber dann finden wir die dritte Bedeutung. Ale jest jeszcze trzecie znaczenie tego słowa wyratowany. Und das ist Errettung aus den schwierigen Umständen oder in den Umständen. A to oznacza, że możemy doświadczać również też i wyratowania w tych trudnych okolicznościach albo wyratowania z trudnych okoliczności. Ich glaube, in 2. Korinther 1 spricht Paulus in einem Vers von allen drei Bedeutungen. Ja myślę, że w drugim liście do Koryntian Paweł mówi w jednym wierszu o tym wyratowaniu i ma na myśli jednocześnie trzy znaczenia tego słowa. 2. Korinther 1, Vers 10. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 wiersz. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 wiersz. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Errettet hat. On nas wyrwał, albo wyratował, dokładnie mówiąc. Errettet in den Umständen.
On nas uratował w tych okolicznościach, w jakich byliśmy. Und der uns auch am Ende erretten wird. I również On na końcu naszego życia nas uratuje. Hier in dieser Bedeutung von Vers 12 in der Anwendung auf heute, wenn wir zurückkommen zu Ezekiel 34. Gdy wrócimy teraz myślami do tego 34 rozdziału Ezechiela, 12 wiersz, i patrzymy na te słowa, że on mówi o tym, że on swoje owce rozproszone wyratuje. Ist es natürlich besonders auf Israel bezogen, wenn sie später wieder zurückkommen und in von der Gefangenschaft zurück in das Land kommen. To z całą pewnością chodzi tutaj o zdarzenia przyszłe, że Bóg wyratuje Izraela z niewoli i wszystkich rozproszonych sprowadzi z powrotem do obiecanego kraju. Aber wir dürfen es anwenden auf die Errettung aus den täglichen Umständen. A my możemy ten wiersz wykorzystać w znaczeniu takim wyratowania z naszych codziennych trudnych okoliczności. Die Punkte 6 und 7 gehören jetzt sehr eng zusammen. Punkty 6 i 7 bardzo ściśle się ze sobą łączą. Wir lesen in Vers 13 von herausführen. Czytamy w wierszu 13 o wyprowadzeniu. Und siebtens sammeln. I siódmym i zgromadzeniu ich. Das ist ein Grundsatz, den wir immer in der Bibel finden. Jest to zasada, którą ciągle na nowo mamy zapisaną w Biblii. Wenn Gott uns von etwas wegführt, jeżeli Bóg nas z czegoś wyprowadza, führt er uns zu etwas hin. To On nas wprowadza do czegoś innego albo zbiera nas do czegoś innego. Wir leben nicht in einem Vakuum. Bo my przecież nie żyjemy w próżni. Und wir finden das auch als ein einfaches Prinzip für ein Kind. I my również to oglądamy jako bardzo prostą zasadę w stosunku do dziecka. Wenn ich ein Kind von etwas wegnehmen möchte, jeżeli ja chcę dziecko skądś czy z czegoś zabrać, dann wird es nicht einverstanden sein. To na pewno to dziecko nie będzie zgodne z moją myślą. Also muss ich eine Alternative geben. A więc ja temu dziecku muszę zaoferować coś alternatywnego. Ich kann nicht immer nur sagen nein, 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 nein. Ja nie mogę tylko ciągle do dziecka mówić nie, 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 nie. Ohne dass ich etwas für das Herz gebe. Nie dając mu czegoś innego dla jego serca. Und so führt Gott heraus. I tak właśnie oglądamy, że Bóg wyprowadza. Zu etwas hinzuführen. Aby nas wprowadzić do czegoś innego. Und er sammelt zu sich selbst, sich selbst. I on zbiera ich wokoło siebie samego. Der Jesus möchte der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Bo Pan Jezus właśnie chciałby być tym centralnym punktem naszego życia. Und es ist ganz wichtig, dass diese Führung auch in unserer Mitte vorhanden ist. I to jest bardzo ważne, aby też i ten punkt znalazł się również i w naszym życiu. Vielleicht ein Vers dazu aus den Sprüchen. Może jeden wiersz jeszcze przytoczymy z Księgi Przypowieści Salomona. Kapitel 11. 11 rozdział. Vers 14. 14 wiersz. Przypowieści 11:14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Bei uns steht unter Führung eine Anmerkung. U nas w Biblii pod, czy przysłowie kierownictwo jest odnośnik do takich uwag na dole strony Biblii. Man könnte es auch übersetzen wie bei einem Auto Lenkrad. Można by było to słowo przetłumaczyć tak jak w samochodzie, jak kierownica. Es braucht Lenkung. A więc my potrzebujemy kierowania. Und eine Lenkung auch bei einem Auto kann man nicht
sehr abrupt machen, sondern muss man vorsichtig machen. A skręcenie nie można tak samo jak i w samochodzie zrobić nagle, tylko trzeba to robić łagodnie. Und so möchte der Jesus aber auch in der Versammlung Führer haben, die weise lenken. I tak też Pan Jezus chciałby mieć w swoim zgromadzeniu takich przywódców, którzy by w mądry sposób kierowali. Und dann finden wir den achten Punkt. I dalej możemy spotkać ósmy punkt. Und sie in ihr Land bringen. I wprowadzę ich znowu do ich ziemi. 13 wiersz w połowie. Der Jesus hat mit uns allen ein Ziel. Pan Jezus w stosunku do nas wszystkich ma swój własny cel. Wir sind nicht auf dieser Erde ohne Ziel. My nie żyjemy na tej ziemi bez celu. Viele Menschen gibt es, die haben kein Ziel im Leben. Gdyż na ziemi wielu jest ludzi, którzy nie mają celu. Aber wir dürfen ein Ziel haben. Ale my możemy mieć właśnie cel. Das Land ist natürlich für Israel das verheißene Land. Pod tym określeniem ziemia to dla ludu izraelskiego było znaczenie właśnie tej obiecanej ziemi. Aber in der Anwendung, in der geistlichen Anwendung für uns, ale stosując te duchowe odniesienie do nas samych, möchte der Jesus nicht, dass wir warten, bis wir im Himmel sind. Pan Jezus nie chciałby czekać do tego momentu, aż my znajdziemy się w niebie, sondern dass wir jetzt schon uns mit dem Land beschäftigen. Ale abyśmy już teraz zajmowaliśmy się tą przyszłą ziemią. Abraham ist ein Bild davon. Abraham jest trafnym obrazem na to. Er war im Land, on przecież mieszkał w tym kraju, ohne es zu besitzen. Ale nie posiadał go jeszcze. Er ging von Norden bis Süden und durchwanderte das ganze Land. On przewędrował cały ten kraj z północy na południe i również wszerz. Aber als seine Frau starb, ale gdy jego żona umarła, konnte er sie nicht begraben. To okazało się, że on nie miał miejsca, gdzie mógłby ją pogrzebać. Weil ihm gehörte das Land nicht. Dlatego, że ani kawałek ziemi nie należał do niego. Und so dürfen wir uns auch mit dem Land, mit dem Himmel beschäftigen. I tak też i my możemy się tym krajem, naszym niebem zajmować. Und ich möchte ein einfaches Beispiel dazu geben. I chciałbym przytoczyć teraz prosty przykład dla nas. Wenn wir heute zum Beispiel eine Wohnung suchen oder ein Urlaubsziel haben oder eine Reise planen. Gdy my dzisiaj szukamy dla siebie mieszkania, chcemy kupić je, albo gdy szukamy dla siebie miejsca, gdzie chcielibyśmy spędzić urlop, albo jakąś podróż odbyć. Wir geben zuerst bei Google Earth ein. To my z pewnością siadamy do komputera i zaczynamy to poszukiwać. Mal schauen, wie es dort ist. I my również zaczynamy szukać takich możliwości, aby w komputerze zobaczyć to miejsce, które sobie wybraliśmy. Und so ist die Bibel sozusagen unser Google. I tak można by powiedzieć, że Biblia jest dla nas właśnie takim miejscem w komputerze, tak jak my znamy przeglądarkę Google. Beschäftigen mit dem, was bald auf uns zukommt. Tak jak my w tej przeglądarce zajmujemy się czymś, co wkrótce dla nas to stanie się rzeczywistością, tak zajmujmy się Biblią. Wenn ich schon weiß, wie es dort aussieht, bo gdy ja będę wiedział, jak tam w tym oczekiwanym miejscu wygląda, wenn wir noch einmal zum Beispiel an einen Urlaubsort denken, pomyślmy sobie, gdy jedziemy na jakieś wczasy i oglądamy już te miejsce, dann wird die Freude größer, dort zu sein. To z jak wielką radością my oczekujemy tego momentu, gdy już tam na miejsce dotrzemy. Und so ist es auch im Glauben, wenn wir uns damit beschäftigen, dann wächst die Freude, im Himmel zu sein. I tak też sprawa wygląda w naszej wierze. Jeżeli będziemy się już tutaj na ziemi zajmowali tym, co nas czeka w przyszłości, to jak bardzo wzrośnie nasza radość i oczekiwanie na to, co nas oczekuje. Wir kommen zum neunten Punkt. I możemy teraz przejść do dziewiątego punktu.
Der Jesus möchte uns weiden. Pan Jezus chce nas również też i paść. Dieses Weiden passiert auf einer guten Weide. I to pasenie owiec odbywa się na dobrych pastwiskach. Wir lesen das zweimal in Vers 14. O tym czytamy dwukrotnie w 14. wierszu. Und zweitens ist es eine fette Weide. A po drugie czytamy o tym, że jest to pastwisko tłuste. Die Nahrung, die Gott uns gibt, ist gut. Pożywienie, które Bóg nam daje, jest zawsze dobre. Und sie ist auch fett. I to pożywienie jest również tłuste. Es ist Nahrung, die wirklich etwas gibt. Jest to pożywienie, które prawdziwie nam daje wzmocnienie. Wir haben uns heute Mittag noch am Tisch unterhalten. Dzisiaj w południe przy stole obiadowym mogliśmy się tym zajmować. Ein Bruder aus Deutschland war hier zu Besuch. Że kiedyś był tutaj jeden brat z Niemiec w odwiedzinach. Und hat gesagt, hier kann man noch richtig fett essen. I powiedział, tutaj można się naprawdę dobrze tłusto najeść. Bei uns ist das oft nicht so, nur halb fett, viertel fett, 0% fett. U nas bardzo często stosuje się zasadę tylko połowę tłuszczu, albo ćwierć tłuszczu, albo nawet zero tłuszczu. Aber in der Bibel ist fett ein Bild von gesunder Ernährung. Ale w Biblii tłuszcz jest obrazem tego zdrowego odżywiania się. Pożywienia. Odżywiania się. Wir sehen dann drei Orte für ein Weiden von dem Herrn Jesus. My tutaj znajdujemy opisane trzy miejsca, w których odbywa się to pasenie przez Pana Jezusa. Er möchte uns weiden auf den Bergen. On chciałby nas paść na górach. In den Tälern. W dolinach. Und in den Wohnplätzen des Landes. I w tych miejscach zamieszkałych w tym kraju. Was ist ein Berg in der Bibel? Co nam obrazuje góra w Biblii? Ein Berg ist immer eine besondere Situation. Góra zawsze obrazuje nam sytuację szczególnego rodzaju. Um auf einen Berg zu gehen, muss man sich anstrengen. Aby wejść na górę, musimy się wysilić. Aber wenn man oben angekommen ist, hat man eine wunderbare Aussicht. Ale jak już ktoś dotarł na górę, to może cieszyć się cudownym widokiem z góry. Vielleicht ist der Berg ein Bild von besonderen Zusammenkünften, die wir haben dürfen. Może tutaj góra być obrazem tych szczególnego rodzaju zgromadzeń, z którymi możemy się cieszyć. Und diese besonderen Zusammenkünfte geben vielleicht auch dann einen besonderen Impuls, eine besondere Nahrung. I te szczególnego rodzaju zgromadzenia mogą nam darować szczególne impulsy do działania albo darować nam szczególny pokarm. Aber unser Leben ist nicht die meiste Zeit auf einem Berg. Ale wiemy, że nasze życie to nie jest życiem, w którym większość czasu spędzamy na górze. Wir haben manchmal das Gefühl, dass die meiste Zeit findet im Tal statt. My bardzo często mamy takie odczucie, że większość naszego życia jest spędzone właśnie w dolinie. Wir finden dieses Thema auch in den Psalmen. Ten temat również mamy, możemy znaleźć opisany w psalmach. Psalm 23, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens. A w psalmie 23 nawet czytamy, jeśli będę chodził doliną cienia śmierci. Oder Psalm 84, durch das Tränental wandernd. Albo tak jak czytamy w psalmie 84, pielgrzymując przez Dolinę Łez. Aber dann heißt es weiter, machen Sie es zu einem Quellenort. Ale dalej możemy w tym psalmie przeczytać, ty przemieniasz ją w dolinę źródeł. Und wenn ich euch frage, wo habt ihr mehr gelernt von dem Herrn Jesus? I gdybym was teraz zapytał, gdzie żeście się więcej nauczyli od Pana Jezusa? Auf dem Berg? Czy na górze? Oder im Tal? Albo czy w dolinie?
dann werden die erfahrenen Gläubigen sagen, wtedy doświadczeni wierzący na pewno odpowiedzą, ich habe auf dem Berg gelernt, ja na górze się nauczyłem, aber richtig kennengelernt habe ich den Herrn Jesus im Tal. Dużo się nauczyłem na górze, ale prawdziwie do głębi poznałem mojego Pana, gdy znajdowałem się w dolinie. Er möchte uns auch wir sollen von ihm lernen in den Umständen. Bo my mamy uczyć się od niego we wszystkich okolicznościach życia. Aber auch in den Wohnplätzen Israels. Ale również też mamy uczyć się na tych miejscach zamieszkania Izraela. Und es ist eine große Frage für uns als Familie. I teraz dla nas jako dla rodzin postawię pytanie. Schlagen wir zu Hause die Bibel auf? Czy my w naszych domach zawsze otwieramy nasze Biblię? Und lernen wir auch zu Hause? I czy my i w naszych domach uczymy się? Der Jesus möchte Weide geben. Pan Jezus chciałby nam dać tą paszę. Aber es ist nicht genug, wenn wir einmal pro Tag den Kalenderzettel lesen. Ale to nie będzie wystarczające, jeżeli raz dziennie przeczytamy tylko kartkę z kalendarza. Wir schlagen einmal das fünfte Buch Mose auf. Otwórzmy teraz piątą księgę Mojżeszową. Aus dem Kapitel 6. Ze szóstego rozdziału chcielibyśmy przeczytać wiersze. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział. Vers 6 bis 9. Od szóstego do dziewiątego wiersza. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział, od szóstego do dziewiątego wiersza. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Wir brauchen nicht viel dazu sagen. Niewiele trzeba do tych słów dodawać. Aber es ist wichtig, dass dieses auch für uns Praxis ist. Ale jest rzeczą bardzo ważną, aby te słowa stały się również też i urzeczywistnieniem w praktyce naszego życia. Am Ende von Vers 14 kommen wir zu dem 10. Punkt. Pod koniec 14. wiersza przechodzimy do 10. punktu. Lagern. Tam oni będą się układać do odpoczynku. Odpoczywać. Wir müssen auch immer wieder eine Zeit haben, wo wir zur Ruhe kommen. My też ciągle na nowo potrzebujemy takiego czasu, w którym my spoczniemy albo uspokoimy się. Wir lesen das bei dem Herrn Jesus auch. O tym też czytamy w przypadku Pana Jezusa. Er sagt zu den Jüngern, kommt hierher und ruht ein wenig aus. Markus 6. A on powiedział też w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale do swoich uczniów, pójdźcie teraz tutaj na to ustronne miejsce i odpoczywajcie. In unserer Zeit ist es oft so. W naszych czasach bardzo często tak się zdarza. Wenn wir hier von Katowice nach Mikołów fahren. Jeżeli jedziemy z Katowic do Mikołowa. Ich glaube, wir fahren 5 oder 6 Mal an McDonald's vorbei. To zdaje mi się, że przejeżdżamy chyba z 5 albo 6 razy obok McDonald'ów. Das ist fast food. My wiemy, że to jest pożywienie do szybkiego nasycenia się. Ich sage nicht, dass wir das nicht essen darf. Ja wcale nie mówię, że nam nie wolno tam spożywać tego pożywienia. Aber wenn ich nur fast food esse, ale jeżeli tylko i wyłącznie będę odżywiał się tymi, nazwijmy to z angielskiego, fast foodami, dann ist das für meinen Körper nicht gesund. To z całą pewnością to nie będzie dla zdrowia mojego ciała. Und so ist es auch im geistlichen Leben. I tak samo sytuacja wygląda również i w naszym duchowym życiu. Es gibt manchmal Zeiten, wo ich Stress habe auf der Arbeit. Czasami mogą zdarzyć się takie okresy w moim życiu, gdy będę miał dużo stresu, na przykład w pracy. Oder die Kinder sind schwer krank.
albo gdy dzieci będą ciężko chore, dann kann ich nicht zu meiner Frau sagen, ein Moment, ich muss eine Stunde lagern. To wtedy nie mogę powiedzieć do mojej małżonki, o chwileczkę, ja teraz muszę przez godzinę czasu odpoczywać. Aber wenn es eine andere Zeit gibt, ale gdy w naszym życiu nastaną inne, lżejsze czasy, dann heißt es, komm her und ruhet aus. To wtedy słuchajmy tego głosu Pana, który powiedział, pójdźcie i odpoczywajcie. Der Jesus möchte helfen, dass wir solche Zeiten kennen. Oby nam Pan w tym pomagał, abyśmy tego rodzaju czas również znali w naszym życiu. Dann finden wir in Vers 16. Następnie oglądamy to w 16. wierszu. 34. rozdział Ezechiela. Dass der Jesus den 11. Punkt zeigt. Że Pan Jezus tutaj pokazuje nam 11. punkt. Ich will suchen. Ja będę szukał. Der Jesus geht dem verlorenen Schaf hinterher. Bo Pan Jezus zawsze idzie za taką owcą, która się zgubiła. Das ist kein einfacher Weg. A z pewnością nie jest to dla niej łatwa droga. Es ist einfacher, jemanden neu für den Herrn Jesus zu begeistern. Jest to na pewno rzeczą łatwiejszą, aby kogoś nowego pobudzić, zainteresować osobą Pana Jezusa. Aber eine Seele, die kalt geworden ist, wieder warm zu machen für den Herrn Jesus, ist schwer. Ale taką duszę, która oziębła, która jest oddalona od Pana Jezusa, taką duszę na nowo ożywić, pobudzić, jest bardzo trudną rzeczą. Aber der Jesus möchte suchen. Ale to Pan Jezus powiedział, że ja chcę szukać. Und das hängt wieder sehr eng mit dem 12. Punkt zusammen. I to bardzo ściśle łączy się z 12. punktem. Zurückführen. I ja chcę z powrotem przyprowadzić. Jeder von uns weiß genau, dass wenn der Jesus es nicht bei uns im Leben gemacht hätte, każdy z nas dokładnie też i ze swojego życia o tym wie, że gdyby tego Pan Jezus nie dokonał w naszym osobistym życiu, wo wären wir heute? To gdzie my dzisiaj byśmy się znajdowali? Es ist nicht nur immer ein zurückführen von einer ganz weiten Entfernung. To nie zawsze jest tylko przyprowadzanie z powrotem z dużego oddalenia od Pana, sondern eine kleine Abweichung. Ale gdy powstaje już tylko małe odchylenie, wie bei der Eisenbahn, tak jak to możemy obserwować w przypadku kolei, wenn Gott nicht eingreift und zurückführt, jeżeli Bóg nie wkroczy w taką sytuację i nie pociągnie z powrotem, führt zu einer ganz weiten Abweichung. To może doprowadzić w życiu takiego człowieka do bardzo dalekiego oddalenia od Pana. Dann finden wir in Punkt 13. Następnie 13. punkt możemy tu też zaobserwować. Der Jesus möchte das Verwundete verbinden. Pan Jezus również chce opatrzyć te, które są zranione. Das ist auch eine schwierige Aufgabe. To też jest również bardzo trudne zadanie. Wir können oft genau sagen, warum eine Wunde passiert ist. My często możemy dokładnie powiedzieć, dlaczego jakaś rana powstała. Und anstatt die Wunde zu verbinden, i zamiast zająć się opatrywaniem tej rany, hauen wir auf die Wunde. To my zaczynamy jeszcze uderzać w tą ranę. Ich mache ein einfaches Beispiel. Bardzo prosty przykład teraz podam tego działania. Ich muss es zu mir selbst als Vater sagen. Ja to muszę samemu sobie jako ojcu teraz powiedzieć. Wir gehen mit unseren Kindern spazieren. Poszliśmy z naszymi dziećmi na spacer. Und ich sage dreimal zu den Kindern, passt auf, hier ist es nicht, hier ist es etwas glatt. I ja trzykrotnie powiedziałem do moich dzieci, uważajcie, tutaj jest droga śliska. Ihr könnt vielleicht hinfallen. Bo może się zdarzyć, że upadniecie. Das Kind fällt hin. Jedno z naszych dzieci upadło. Und was mache ich? A co ja wtedy zrobiłem? Trösten, verbinden. Czy ja wtedy zacząłem pocieszać, czyli inaczej mówiąc, opatrywać zranione?
Nein, ich sage, ich habe es dir doch gesagt. Siehst du, jetzt bist du selber schuld. Ja wtedy powiedziałem, przecież ci mówiłem, widzisz, samemu sobie jesteś winny. Aber die Weise von Gott ist nicht so. Ale sposób postępowania Boga nie jest właśnie taki. Zuerst verbinden. Najpierw opatrzyć. Und wenn das Kind zur Ruhe gekommen ist. I dopiero wtedy, gdy to dziecko już się uspokoiło po tym wypadku. Dann kann man in Ruhe noch einmal darüber sprechen. To wtedy można w spokoju jeszcze raz pomówić na ten temat. Im 14. Punkt geht es um etwas, was krank ist. W 14. punkcie chodzi o takie, które są chore. Das Kranke möchte Gott, möchte der Jesus stärken. Czytamy tutaj, że chore wzmocnią. Tak, Bóg chce wzmacniać. Das ist in unserer Zeit auch nicht mehr so modern. To w naszych czasach też nie jest zbyt nowoczesne. Wenn in unserem Haushalt etwas nicht mehr so gut funktioniert, jeżeli w naszych gospodarstwach jakaś rzecz niezbyt dobrze już funkcjonuje, dann werfen wir es weg. My po prostu ją wyrzucamy. Oftmals ist Neukaufen billiger als reparieren. Często tego doświadczamy, że kupienie nowej rzeczy jest często tańsze niż naprawianie starej. Und so ist es auch gefährlich im Glauben. I tak w tym względzie jest to też i bardzo rzeczą niebezpieczną, aby tak postępować we wierze. Man könnte manchmal denken, eine neue Gemeinde auf einer ganz neuen Stelle ist einfach. Można by czasami pomyśleć, że nowa społeczność na całkiem innym miejscu to by było to, co by mi odpowiadało. Aber das ist nicht die Weise von Gott. Ale to nie jest sposób postępowania, jaki stosuje Bóg. Er bemüht sich um jeden von uns. Gdyż On troszczy się o każdego z nas. Und er möchte das Kranke wieder stark machen. A On chciałby to, co jest chore, wzmocnić. Wie gut, dass der Jesus uns nicht einfach loslässt. Jak to dobrze, że Pan Jezus nas po prostu nie porzuca. Dass er uns nicht wie ein elektrisches Gerät ersetzt. I że On nas nie wymienia, tak jak my wymieniamy jakieś sprzęty elektryczne. Sondern dass er viel Reparaturaufwand mit uns hat. Ale że On nie szczędzi wielkich trudów, aby nas naprawiać. Zu den letzten beiden Punkten möchte ich nicht viel sagen. Do ostatnich dwóch punktów nie chciałbym już teraz wiele mówić. Dort finden wir zwei Punkte, die auch wahr sind von dem Herrn Jesus. Tam znajdujemy też dwa punkty, które też są prawdziwe co do osoby Pana Jezusa. Diejenigen, die sagen, ich bin stark, ich bin fett. Ci, którzy mówią o samym sobie, że jestem mocny, jestem tłusty, die kann Gott nicht gebrauchen. Takich Bóg nie może używać. Und er sagt, er möchte sie vertilgen. I On mówi, że ja chcę ich vertilgen, ausmerzen, wegbringen. Ja chcę ich odrzucić. Das Fette und das Starke werde ich vertilgen. Am Ende von Vers 16. Okay. Niestety tutaj nasze tłumaczenie w tym miejscu w Biblii nie jest dokładne. My mamy napisane tłustych i mocnych będę strzegł, a dokładniejsze tłumaczenia mówią w tym miejscu, że zgładzę albo wytracę. Ja, es heißt ganz zum Schluss, wie es recht ist, werde ich sie weiden, aber davor ist vertilgen. I na koniec będę pasł sprawiedliwie. Und der letzte Punkt 16 ist in Vers 17, dass er auch richten wird. I w 16. punkt mamy zawarty w wierszu 17. I tutaj Pan mówi o tym, że ja rozsądzę między owcą a owcą. Der Jesus wird auch einmal in der Zukunft jeden Gläubigen richten. Pan Jezus również też i w przyszłości będzie każdego wierzącego rozsądzał. Am Richterstuhl. Tam przed sędziowską stolicą. Es geht nicht da um unsere Erlösung, unsere ewige Erlösung.
Na pewno wtedy nie chodzi o nasze wieczne odkupienie, sondern es geht darum, dass wir unser Licht, unser Leben im Licht von Gott sehen. Ale będzie chodziło o to, abyśmy całe nasze życie zobaczyli w świetle Bożym, tak jak to Bóg widział. Was für ein wunderbarer Abschnitt in diesem Propheten. Jakiż to cudowny urywek w całej tej księdze tego proroka. Hezekiel lebte in einer schwierigen Zeit. Ezechiel żył w bardzo trudnych czasach. Aber er konnte hier von dem Hirten schreiben, der auch unser Hirte ist. Ale on mógł tutaj pisać o tym pasterzu, który również dla nas jest naszym pasterzem. Und der Jesus möchte schenken, dass wir viel von ihm lernen können. A Pan Jezus oby nam darował tego, abyśmy wiele się od Niego nauczyli.